11 dzień kwietnia powoli dobiega końca. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego filmowego spotkania wraz z panią Janną Domagałą. Dzień dobry. Szefową Opolskich Heliosów. Pani Anno, porozmawiajmy o tym, co w kwietniu nas czeka, jeśli chodzi o tych wiele propozycji cyklicznych, o których często mówimy. Ostatnio mówiliśmy o tym, że kończymy powoli tę muzyczną scenę w znaczeniu teatru, baletu, opery, prawda, która się w kinie pojawia. Teraz futbol, zauważyłem, rządzi też na kinowym ekranie, ale chciałem zacząć od, nie ukrywam, mojego ulubionego gatunku filmowego, bo dopiero co przed nami, już za chwilę, bo już jutro, późnym wieczorem, maraton horrorów, a ponieważ ja wychowałem się na słynnym Omenie i Egzorcyście, to ucieszyłem się bardzo, że wchodzi teraz na ekrany Omen Początek, bo sam jestem ciekaw, bo konfrontuję, tak jak Egzorcystę z pierwowzorem, taki każdy film, który nawiązuje do tych klasyków kina, i w tym repertuarze znajdą się, patrzę, aż 4 filmy. No tak, no maraton horrorów, jak Państwo wiecie, bo nieraz to mówię, to ja fanką akurat gatunku nie jestem, ale oczywiście zawsze się przygotowuję, przeglądam, jakie to filmy prezentujemy, i tutaj bardzo ciekawy maraton, dlatego że same premiery i przedpremiery, czyli znowu mamy zestawienie filmów, które można zobaczyć w takim połączeniu tylko u nas i naprawdę tak bardzo na świeżo, bo słynny Omen Początek. Też jestem ciekawa, bo to chyba ten mój strach przed horrorami to właśnie z takich pierwszych horrorów, które oglądałam, typu Omen czy Egzorcysta, i cały zestaw, który mamy tym razem dla Państwa przygotowany, to jest taki horror, który jest troszeczkę psychologiczny, taki, w którym nie ta krew będzie nas straszyć, tylko te sytuacje, które będziemy sobie też wyobrażać, bo ten mrok, który będzie się wyłaniał, będzie nie do końca zawsze opisany. Omen Początek to tak naprawdę geneza. Cofamy się do tego, kto w ogóle to wymyślił i dlaczego pojawiła się ta istota, która ma się narodzić i nas wszystkich przestraszyć. Bo tak naprawdę chyba o to chodzi, żeby nas przestraszyć, żebyśmy się bali, żebyśmy byli potulni. Więc Omen Początek to taka... Cofamy się do tego, Egzorcysta też był, prawda, Początek, to teraz i Omen. I kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Tam ten film będzie chciał nam to pokazać. Potem mamy Władcę Mroku i to też przedpremiera. No, ponieważ tam jest dziecko, rodzina, dziecko ginie, mamy niby spokojne miasteczko, mamy dożynki, wszyscy się cieszymy, nagle dziecko ginie i odkrywamy kolejne warstwy, co tam w tym miasteczku się dzieje, a ponieważ dziecko w tle, to ja bardzo się boję takich, więc no chyba bym tego filmu sama nie obejrzała. Potem mamy Monolit, to taki troszeczkę horror, który też jest połączony z filmem science fiction, przyszłość, kosmici i tak naprawdę, czy są dobrzy, czy są źli, no wiadomo, jesteśmy w grupie horroru, więc... To jest horror SF. Dokładnie, więc będziemy się bać. I to nie będzie też do końca pokazane, a na końcu Dzieci Amelii, chyba najbardziej taki horrorowaty w tym zestawie, bo mamy troszeczkę, mamy chłopaka, który szuka swojej rodziny, trafia do Portugalii, mroczny zamek i tam brat zaginiony, mama zaginiona, więc no tutaj taki horror, chyba najbardziej klasyczny w całym tym zestawie. Ja na pewno, proszę Państwa, bałabym się straszliwie i ciężko było mnie namówić na taki zestaw filmów, ale myślę, że i wiem, że w Opolu są fani gatunku, więc liczę na to, że jutro się w kinie spotkają i naprawdę w takiej mrocznej atmosferze tą noc spędzą, bo to jest od 23 no właśnie, początek do 23 samego rana. I tak naprawdę się o 6 wychodzi z kina, więc to jest się czego bać. Ale o projektach mówimy. Tak. I no koniecznie musimy powiedzieć o projekcie dla naszych pań, bo za tydzień Kino Kobiet i drogie panie... Przylecą, tak, nawet motywem przewodnim jest strój stewardesy, bo jak Opolanki wiedzą, zawsze jest jakiś motyw przewodni, a tym razem latanie dla początkujących, to jest humor brytyjski, więc z tym humorem bywa tak, że albo się go kocha, albo się go troszeczkę mniej kocha. Ja liczę, że nasze Opolanki kochają, bo tam dużo będzie też takiego komizmu sytuacyjnego. Mamy grupę nieznajomych, totalnie nieznajomych ludzi, którzy spotykają się na kursie oswajania latania samolotem. I nie wiem, kto ten kurs stworzył, bo jednym z elementów kończącym jest to, że trzeba się przelecieć tym samolotem. A jeszcze nie daj Boże, jak w tym samolocie będzie się działo coś złego, a już domyślamy się, że to będzie ekstremalna wyprawa, to wszystkie nasze te strachy wyjdą na zewnątrz i będziemy się troszeczkę śmiać przez łzy. Od razu by się chciał powiedzieć, czy leci z nami pilot, patrząc na pilota owego samolotu. W związku z tym, drogie Opolanki, jeżeli nie macie planów na środę, to proszę pamiętać, 24. że tak, mamy takie wspaniałe Kino Kobiet w obu polskich kinach. Dobrze. Wspomniałem o sporcie. Króciutko, bo to już jest, zastanawiam, 2, 3, 4 lata na pewno chyba. Pamiętam, będąc tu, sam kibicując mojemu Liverpoolowi przy zdobywaniu tytułu Ligi Mistrzów. Przed nami już ta faza, została nam już tylko te najlepsze rzeczy, czyli półfinały i finały, więc
to ja się powtarzam, ja wiem, powtarzam się do znudzenia, ale nie ma w Opolu większego ekranu, na którym można byłoby zobaczyć Ligę Mistrzów. Gramy to na naszych największych salach i naprawdę jest atmosfera. Kto wątpi, to proszę przyjść. Są śpiewy, są reakcje na bramki i te właściwe, i te, które są niepotrzebne, więc gwarantujemy naprawdę dobrą jakość tych live'ów, więc kto jeszcze tego nie przeżył, to koniecznie, a zestawy są fajne, więc... To już tak naprawdę kończymy 1 czerwca, więc zostały te najfajniejsze mecze. Dobrze, ale nim powiemy o jeszcze jednym cyklu, to ja bym zachęcił Panią do tego, żeby Pani też i tradycyjnie taki miły upominek naszym widzom sprawiła, zadając im pytanie, bo oni jednak odpowiadają na te pytania i to jest też niezwykle cenne i ważne. A zatem jakie będzie pytanie konkursowe? Bardzo proszę. Pytanie konkursowe, jak zawsze, bardzo trudne. Trzeba wymienić przynajmniej jeden tytuł z filmów, które puścimy w naszym maratonie horrorów w obu polskich kinach. No a czasu zostało niewiele, żeby napisać prawidłową odpowiedź. Te dwie pierwsze honorujemy jak zwykle wejściówkami do sieci kin Helios i nagrodami od sieci kin Helios, a wystarczy napisać do nas pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie i na koniec zapraszamy na dobre kino, bo też o tym bardzo często mówimy i powtarzamy, że cykl Kultura Dostępna to jest coś, na co zwracamy w sposób szczególny uwagę. I tutaj patrzę, że czekają nas jeszcze dwa obrazy w tym miesiącu. Tak, na końcówce miesiąca się skupiamy, więc proszę Państwa, przed nami Miłość jak miód i Sami swój początek. Bardzo się cieszę, bo są naprawdę świeże filmy. Niedawno w naszych spotkaniach mówiliśmy o nich, zapraszaliśmy, a tym razem Kultura Dostępna zawsze w czwartek, zawsze o 18, zawsze w atrakcyjnej cenie biletów, polskie filmy. I teraz mamy tak fajnie, że od Bałtyku po Tatry, czyli z północy na południe i ze wschodu na zachód, prawda? No, nigdy bym pod tym względem na to nie spojrzała. Proszę, nowe spojrzenie na te filmy. Na pewno obydwa tytuły warte do zobaczenia, jeżeli ktoś jeszcze ich nie widział, bo mamy i miłość, humor, i miłość, i świetną obsadę, naprawdę. I kawałek historii, z dobrym humorem, bo mówimy o Miłości jak miód, czyli firmie Maćka Migasa. Tak jest. Prawda? Ta całkiem zabawna komedia, bardzo fajne role. Już wspominaliśmy o tym, prawda, że Pani Olszówka znakomicie, no i to bożyszcze męskie, Michał Czarnecki ostatnio, chociaż tam też jest paru innych aktorów, prawda? Naprawdę bardzo dobra komedia obyczajowa, taka niewymyślona, tylko taka, która może się wydarzyć wokół nas, z bardzo fajnym scenariuszem, z świetną akcją i no, obsadzie to już nie mówię, więc... No i Sami swój początek, wiemy, że no, każdy z nas ma inne spojrzenie, nie ukrywam, na ten film. Natomiast to jest w tej kategorii, po prostu powinniśmy obejrzeć. Zgadzam się i ten film wzbudza raczej skrajne emocje. Bo już wiem, bo już przeszedł przez nasze ekrany, więc albo ktoś, i to raczej młodsze pokolenie jest bardzo na tak, a to takie troszkę starsze, to tak troszkę nie do końca. Ja się nie do końca, ale trzeba zobaczyć, dlatego że to jest taki film, do którego myślę, że on będzie zyskiwał z czasem. Mhm. I kiedyś w takim połączeniu obejrzenia na przykład wszystkich trzech filmów naraz może całkiem nowego znaczenia i perspektywy nabrać, więc koniecznie, bo naprawdę warto. No i mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tego, by skorzystać z którejś z tych atrakcji. Te pierwsze zaczynają się już jutro późnym wieczorem, bo o 23:00. Ja nie ukrywam, że na początek Omen dla mnie jest idealnym początkiem. Zapraszam. Joanna Domagała, Państwa i naszym gościem. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie i zapraszamy Państwa na kolejne, jak zwykle, za tydzień. Dziękuję, do zobaczenia.